Dzwoni facet do firmy reklamującej odchudzanie i po krótkiej rozmowie zamawia pakiet o nazwie 5 kilo w 5 dni. Następnego dnia dzwonek do drzwi. Przed drzwiami stoi cudowna blondyneczka, około 20 lat, i oprócz sportowego obuwia i tabliczki zawieszonej na szyi, nie ma nic na sobie. Dziewczyna przedstawiła się jako pracownica wspomnianej firmy i programu 5 kilo w 5 dni. Na tabliczce napis: Mam na imię Kasia, jak mnie złapiesz, będę twoja. Facet rzuca się bez namysłu w pościg za blondynką. Po paru kilometrach i pewnych początkowych trudnościach w końcu łapie swoją nagrodę. Sytuacja powtarza się przez kolejne cztery dni. Facio staje na wadze i z zadowoleniem stwierdza, że rzeczywiście schudł 5 kilo. W takim razie znów dzwoni do firmy i zamawia program tym razem 10 kilo w 5 dni. Następnego dnia w drzwiach staje zapierająca dech w piersiach kobieta najpiękniejsza, najbardziej seksowna, jaką widział w życiu. Na sobie nie ma nic oprócz butów sportowych i tabliczki na szyi. Mów mi, Ewa. Jak mnie złapiesz, będę twoja. Ta kobieta ma jednak taką super kondycję, że faciowi niełatwo jest ją złapać od razu i gonitwa trwa znacznie dłużej. W końcu jednak okazuje się, że nagroda warta jest nadludzkiego wysiłku. Historia powtarza się przez następne cztery dni i w końcu facet staje na wadze i jest całkowicie zadowolony. Schudł obiecane 10 kilo. W takim razie postanawia pójść na całość i dzwoni do firmy trzeci raz. Zamawia pakiet 25 kilo w 7 dni. Pani przez telefon pyta, Jest pan absolutnie pewien? To jest nasz najtrudniejszy program. Facet jest jednak głęboko przekonany, że tego właśnie chce. Całe lata nie czułem się tak wspaniale. Następnego dnia dzwonek do drzwi. Przed drzwiami stoi potężny, muskularnie zbudowany, intensywnie opalony dwumetrowy facet. Na sobie ma tylko różowe buty sportowe i tabliczkę Jestem Franek, jak Cię złapię, będziesz mój.